W dzisiejszym odcinku podcastu wojenne historie. U nas często tematem zupełnie nieznanym jest to, że w 1942 roku doszło właściwie do niewypowiedzianej wojny pomiędzy Królestwem Szwecji a Związkiem Radzieckim. Paradoksalnie bitwa o Narvik miała również swoje konsekwencje w ten sposób, że doprowadziła do tej niewypowiedzianej wojny. To była taka dosyć niezwykła sytuacja, bo połowa szwedzkiej floty handlowej w tym czasie pływała i tak po różnych morzach świata, często w osłonie brytyjskich i amerykańskich okrętów eskortowych i była topiona przez uboty. Wracając do kraju, wchodząc na Bałtyk, taki sam statek, wykonując teraz misję do Niemiec, stawał się celem z kolei radzieckiego okrętu podwodnego. Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bonczyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas płatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Wojenne Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane na podcast wojennych Historia. Norbert, chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym odcinku poruszyli temat dość nietypowy. W II wojnie światowej niektóre z państw europejskich były państwami neutralnymi, na przykład Szwecja. Jak się przyjrzymy bliżej, jak wyglądała historia tego kraju w czasie II wojny światowej, to nagle widzimy, że na Bałtyku tonęły szwedzkie statki, Szwedzi stracili w czasie wojny kilka tysięcy ludzi. Jak to jest możliwe, że kraj nie biorący udziału w II wojnie światowej w walkach, nie stojący po żadnej ze stron ponosi straty? Zgadza się, Kamilu, rzeczywiście, jak weźmiemy listę strat zabitych z II wojny światowej, to oczywiście, że z jednej strony będziemy mieli miliony ofiar, głównych uczestników tego konfliktu albo i nie miliony, a setki tysięcy, ale zobaczymy w tejże statystyce również i Szwecję. To znaczy, Szwecja oficjalnie straciła w II wojnie światowej około 2000 zabitych swoich obywateli, i to są w większości załogi statków handlowych. Szwedzi stracili ponad 100 zmarłych, zabitych, czy też żołnierzy, którzy zginęli w wypadkach, czyli około 100 swoich kombatantów, ale największą stratę ponosili marynarze szwedzcy, to znaczy spośród około 2000 zabitych Szwedów w II wojnie światowej, Załogi statków stanowiły ponad półtora tysiąca. Czyli dla Szwedów II wojna światowa nie jest jednocześnie i jest ich konfliktem. Dlatego, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, była Szwecja państwem neutralnym w II wojnie światowej, ale nie do końca. I bardziej należałoby powiedzieć, że Szwecja była państwem niewojującym. A co znaczy, że nie była do końca neutralna? Nie była do końca neutralna, dlatego, że z racji pozycji Szwecji w Europie i znaczenia jej położenia geograficznego nie mogła być za bardzo neutralna. Nawet jakby chciała, wszyscy wywierali na nią naciski, to znaczy każdy chciał, żeby Szwecja opowiedziała się po jego stronie. Niemcy byli zainteresowani tym, żeby Szwecja opowiadała się po stronie Niemiec, Związek Radziecki był zainteresowany tym, żeby po jej stronie się opowiadał, Anglosasi, zwłaszcza Wielka Brytania była zainteresowana tym, żeby Szwedzi grali tak, jak pragnie tego Londyn. I zasadniczo, tak jak zmieniały się koleje II wojny światowej, tak również zmieniała się postawa rządu szwedzkiego, zmieniała się szwedzka polityka, można by powiedzieć, że Szwedzi byli gotowi skrzyżować broń z każdym, kto by próbował naruszać ich stan niewojujący, ich stan neutralny, i Szwedzi musieli iść na różne kompromisy. Na Sztokholm nawet raz spadły bomby z radzieckich bombowców, kilka innych miast szwedzkich również było zbombardowanych, ale z jednej strony na terytorium Szwecji jako takiej działania wojenne można by powiedzieć, że prawie się nie toczyły, bo jeżeli już to samoloty różnych stron tego konfliktu przelatywały nad Szwecją, zresztą kiedy rozmawialiśmy o zatopieniu Pancernika Tyrpitz, to też jakby brytyjski Royal Air Force operował nad. Terytorium szwedzkim. Tak jak powiedziałem, parę razy szwedzkie terytorium miało tego pecha, że zostało zbombardowane przez radzieckie lotnictwo. Natomiast główną areną zmagań, w którą Szwedzi zostali bezpośrednio zaangażowani, to był obszar morski. To znaczy, spośród trzech rodzajów sił zbrojnych, najbardziej zaangażowaną, najbardziej ciężką służbę mieli Szwedcy marynarze, marynarki wojennej. Natomiast w ogóle najcięższą pracę, najbardziej niebezpieczną, może w ten sposób, pracę, Służbę, miały załogi szwedzkiej floty handlowej, bo II wojna światowa to przede wszystkim była wojna systemów. Rozmawialiśmy już o tym wielokrotnie, że nie jedna bitwa, nie pojedyncza kampania ma charakter decydujący, że decydujące jest długotrwałe zmaganie oparte o rozwiązania systemowe, gdzie kwestie gospodarcze, kwestie logistyczne, kwestie transportowe są ze sobą bardzo silnie powiązane. One wpływają na wydolność państwa, wydolność sił zbrojnych do walki, na to, jak długo Trwa wojna, gdzie toczą się bitwy. I Szwecja jest bardzo ciekawym przykładem, bo się znaczenia Szwecji w II wojnie światowej nie docenia, zwłaszcza z naszej takiej środkowo-europejskiej perspektywy. Na przykład Brytyjczycy czy brytyjscy historycy patrzą już na to troszeczkę inaczej. To znaczy, oni doceniają znaczenie Półwyspu Skandynawskiego szerzej, jako takiego niezwykle istotnego elementu II wojny światowej. Natomiast u nas tego się nie dostrzega zbyt wyraźnie. Tak samo jak często tematem zupełnie nieznanym jest to, że w 1942 roku doszło właściwie do niewypowiedzianej wojny pomiędzy Królestwem Szwecji a Związkiem Radzieckim. W takim razie jak do tego doszło? Bo przecież 1942 rok to już jest ten etap, kiedy Związek Radziecki chwieje się w posadach, a tutaj dodatkowo, tocząc ciężką wojnę z Niemcami, rozpoczyna, jak mówisz, niewypowiedzianą wojnę ze Szwedami. Jak do tego doszło? Dochodzi do tej niewypowiedzianej wojny właśnie z przyczyn systemowych, o których wspomniałem. To znaczy, to nie jest tak. Tak, że jakieś państwo może sobie pozwolić na komfort bycia zupełnie neutralnym, jeżeli odgrywa niezwykle ważną rolę gospodarczą w systemie europejskich powiązań, na przykład wymiany surowców. Czyli jeżeli jesteś państwem, które jest ważne gospodarczo i masz trwałe powiązania gospodarcze ze stronami konfliktu, to nie będziesz do końca miał. Pewności, że zachowasz neutralność, albo nawet jeżeli formalnie jesteś neutralny, to wszystkie strony tego konfliktu będą jednak chciały i tak przeszkodzić ci w handlowych relacjach ze swoimi wrogami. Innymi słowy, Związek Radziecki w 1942 roku tak to argumentował, że może Szwecja nie jest naszym wrogiem, ale handluje z naszymi wrogami, wspomaga gospodarczo naszych wrogów, w związku z tym oficjalnie nie robiąc nic, będziemy starali się im zaszkodzić. To znaczy w roku 1942 radzieckie okręty podwodne dostały rozkaz atakowania, statków. Handlowych na Bałtyku, które przewoziły ładunki do Niemiec i z Niemiec, dostały rozkaz zabraniający im atakowania szwedzkich okrętów wojennych, natomiast ten zakaz nie obejmował szwedzkiej floty handlowej. I to doprowadziło do tego, że w roku 1942 zmaterializowała się ta niewypowiedziana wojna pomiędzy Szwecją a, a Związkiem Radzieckim. Ale zanim przejdziemy do opisu tego, co działo się w 1942 roku na Bałtyku, to cośmijmy się troszeczkę w czasie, żeby by zbudować odpowiedni kontekst tego wszystkiego. Otóż Szwedzi na początku XX wieku zaczęli się jako państwo coraz mocniej rozwijać gospodarczo i jednym z istotnych motorów rozwoju szwedzkiej gospodarki, a zwłaszcza szwedzkich kopalń rud żelaza był dynamiczny rozwój przemysłowy Cesarstwa Niemieckiego. I w owym czasie, głównie na obszarze północnej Szwecji, zaczęto intensywnie wydobywać rudy żelaza dosyć istotny element budowy różnych elementów metalowych od szyn kolejowych poczynając, a na przykład elementach konstrukcyjnych statków i okrętów skończywszy. Rudy żelaza występują w różnych częściach świata. W Europie rudy żelaza, na przykład występują w Hiszpanii, dosyć bogato, dosyć dużymi pokładami rud żelaza mogła pochwalić się Francja, a na przełomie XIX i XX wieku również Niemcy, bo na przykład obszar Lotaryngii od 1871 roku w granicach niemieckich, tam znajdują się dosyć duże i bogate złoża rud żelaza, ale rudaj żelaza to również Skandynawia, to przede wszystkim północna Szwecja i Szwecja. Szwedzi zaczęli rozwijać kopalnictwo rud żelaza na obszarach północnej Szwecji i głównym importerem szwedzkiej rudy żelaza, miejscem, gdzie Szwedzi tą rudę wysyłali, były kaiserowskie Niemcy, które gigantycznie rozbudowywały się nawet dzisiaj, jeżeli zwiedzamy Śląsk, Dolny Śląsk, Sudety, pomorze, ta sieć kolejowa niemiecka, którą Niemcy na początku XX wieku tam stworzyli niezwykle gęsta, no to wszystko wymagało olbrzymich ilości stali, metalowe mosty, gigantyczna rozbudowa floty wojennej, za Wilhelma. To generowało olbrzymie zapotrzebowanie na rudy żelaza. Niemcy mieli własne złoża rud żelaza, ale niezależnie od tego, no kupowali gdzie się tylko dało w tym u szwedów. I Szwecja stała się ważnym partnerem handlowym dla Niemiec i było to powiązanie wzajemne, dlatego że Szwedzi sprzedawali Niemcom rudy, natomiast Niemcy sprzedawali Szwedom węgiel i produkty z węgla, koks. No wiadomo, Skandynawia, teren chłodny. Szwedzi oczywiście węgiel wykorzystywali, koks jako opał. To w trudnym, ciężkim klimacie Skandynawii miało bardzo duże znaczenie. Można by powiedzieć, że wkrótce stały się sławne kopalnie rud żelaza w północnej Szwecji. Przede wszystkim kopalnie w Kirunie i w Geliverę, plus jeszcze Dodatkowe złoża w środkowej Szwecji, Persklagen. Ale w każdym razie szwedzka gospodarka to są rudy żelaza, i wszyscy wiedzieli już w czasach początku XX wieku, że to są obszary bardzo istotne gospodarczo w ogóle dla Europy, dlatego że Szwedzi wydobywali rudę żelaza, a z kolei rozwijali swój przemysł ciężki, na przykład dostarczali łożyska kulkowe różnym państwom. I po I wojnie światowej tu się nic nie zmieniło. To znaczy nadal ta szwedzka ruda odgrywała niezwykle ważną rolę w szwedzkim przemyśle. I w wymianie handlowej z Niemcami. Kiedy Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, to Szwedzi eksportowali do Niemiec 2 miliony ton rudy żelaza rocznie. No ale jak Hitler doszedł do władzy, to rzucił hasło wielkich zbrojeń, które wymagały olbrzymich nakładów surowcowych. Niemcy w w latach 30. XX wieku kupowali surowce na całym świecie, jak się tylko dało, gdzie się tylko dało. Cały świat handlował z Rzeszą Hitlera, Hitler się zbroił na potęgę, potrzebował do tego olbrzymich ilości surowców i każdy chętnie sprzedawał. Amerykanie, Meksykanie, Brazylijczycy i również Szwedzi. A dla Szwedów to było Eldorado w tym sensie, że no ich kopalnie mogły cały czas zwiększać wydobycie. W 1933 roku Niemcy kupili 2 miliony ton rudy żelaza, w 1934 roku kupili już 4 miliony 800 Ton. W 1935 roku kupili 5 milionów ton rudy żelaza, w 1936 roku kupili 7,5 miliona ton rudy żelaza, w 1937 roku kupili prawie 9 milionów ton rudy żelaza, w 1938 roku troszeczkę mniej, bo 8,5 miliona, a w 1939 roku prawie 10 milionów ton rudy żelaza zostało wyeksportowane ze Szwecji do Rzeszy. Co było zresztą absolutnym rekordem, bo już w czasie wojny o czym za chwilę aż tak wysokiego wolumenu nie udało się utrzymać. No niemniej, czy to był rok 40, czy 41, to się wahało w granicach około 8 milionów ton rudy żelaza. No w 42 roku, czyli w tym roku, o którym będziemy za chwilę opowiadać, to spadło do mniej więcej 7 milionów ton. Troszkę zrosło w roku 43, znowu do 8, 8,5 miliona ton, a w roku 44, pod koniec lata Szwedzi przestali handlować z Niemcami rudą żelaza. Rok 1944 zamknął się już takim dosyć niewielkim wolumenem 3 milionów 600 tysięcy ton rud żelaza, jakie zostały wyeksportowane do Rzeszy, czyli na poziomie tak naprawdę z roku 33. 1934 Innymi słowy, wtedy to się załamało, ale wcześniej to była bardzo ważna gałąź eksportu szwedzkiego i to była wymiana w dużej mierze barterowa, no bo Niemcy kupowali tąże rudę za węgiel i za koks. Innymi słowy, było tak, że szwedzkie kopalnie wydobywały rudę, ładowano to do pociągów, wywożono do portów, ładowano na statki, statki obciążone rudą szły do Rzeszy, tam były rozładowywane, w zamian dostawały węgiel i koks, i z tym węglem i koksem z powrotem wracały do Szwecji. Czyli zauważymy, że ta wymiana handlowa między Szwecją i Rzeszą oparta była o transport morski. Teoretycznie, oczywiście, przez Finlandię, Związek Radziecki, państwa nadbałtyckie i tak dalej, można by to również przeprowadzić drogą kolejową, ale oczywiście to nie miało w żaden sposób miejsca. Natomiast Szwedzi musieli opierać swój eksport na Statkach. To spowodowało, że szwedzka flota handlowa rozwijała się dosyć dynamicznie w latach XX. czy 30. XX wieku, dlatego że Szwedzi, mając dosyć długą linię brzegową, mając rozwinięty przemysł eksport oparty o właśnie jednostki morskie, dysponowali w 1939 roku dosyć dużą flotą handlową, bo to było ponad 1500 jednostek pełnomorskich o wyporności ponad 1 200 ton. Co ciekawe, to była flota handlowa mniejsza niż Norweska. Ale to była jednak dosyć istotna, dosyć duża flota handlowa. Innymi słowy, no Skandynawia w chwili, kiedy ta II wojna światowa wybuchała, no była ważnym czynnikiem gospodarczym w Europie, ponieważ państwa takie jak Norwegia czy Szwecja posiadały dosyć duże floty handlowe, które były dzierżawione, czarterowane przez te państwa, które szczególnie potrzebowały wymiany handlowej drogą morską, czyli na przykład przez Wielką Brytanię. Czyli duża część szwedzkiej i norweskiej floty handlowej pracowała na rzecz brytyjskiej przemysłu. W przypadku szwedzkiej floty handlowej również pracowała na rzecz jakby przemysłu niemieckiego i siłą rzeczy jakoś było to powiązane z przemysłem szwedzkim. Bo jak powiedziałem, Szwedzi potrzebowali niemieckiego węgla, niemieckiego koksu i wytworzył się taki obieg wymiany gospodarczej, gdzie punktem wyjścia były złoża ród żelaza w północnej Szwecji Kiruna i Galivare. Kiruna była powiązana siecią kolejową. Z Kiruny, z północnej Szwecji, można było albo wysłać rudę transportem kolejowym do portu najbliższego, i co ciekawe, nie zamarzającego, i to był port Narvik w północnej Norwegii, albo wysłać koleją do portów szwedzkich nad Bałtykiem przede wszystkim do portu Luleå i do portu Okselsund. To były szwedzkie porty nadbałtyckie, które jednakowoż zimą zamarzały lub nie były w pełni dostępne. Narvik w Norwegii, Natomiast odznaczał się tym, że był portem niezamarzającym. Był oknem na świat. Dla szwedzkich potentatów produkujących łożyska kulkowe i był oknem na świat dla szwedzkich kopalni, które wydobywały rudę żelaza. I przez Narvik, przed II wojną światową, szły transporty rudy do Niemiec. To był port, który odgrywał bardzo ważną rolę strategiczną jako element łączący Szwecję z Niemcami. I rocznie, przed wojną, 4-5 milionów ton rudy żelaza szwedzkiej czyli znacznie powyżej 50% całego rocznego wydobycia przechodziło przez Narvik. Dla Niemców Narwik przed wojną miał znaczenie strategiczne i dla Szwedów też, dlatego, że właśnie to był taki obiekt. Stamtąd do Narwiku przychodziły statki różnych bander i z dłużwy przeleża norweskiego przewoziły rudy do, na przykład do Hamburga, przewoziły rudę do portów północnych Niemiec i to był główny szlak. Ten bałtycki, obsługiwany przez głównie szwedzką flotę handlową, był mniej istotny przed wojną, no ale również Istniał. Czyli z jednej strony mieliśmy tą szwedzką Lulę, ten port Oxelsund, a z drugiej strony mieliśmy Narvik. No i kiedy wybuchła Druga wojna światowa, to Brytyjczycy zastanawiali się, jak zaszkodzić Niemcom. Tylko ze szwedami był problem. Po pierwsze, Szwecja była najsilniejszym państwem Skandynawii. Kiedyś zresztą dosyć silnym mocarstwem, państwem, które powiedzmy w wieku XIX tą mocarstwowość już zatraciło, ale jednak Szwecja była państwem wyraźnie silnym, oddziałującym w całym basenie Morza Bałtyckiego. Była państwem, z którym należało się liczyć. Między innymi Szwedzi dysponowali stosunkowo dużą marynarką wojenną i, jak powiedziałem, dosyć dużą flotą handlową. I Szwedzi byli potrzebni Każdemu, znaczy każdy z nimi handlował. I Brytyjczycy mieli problem jak zaszkodzić Niemcom, a jednocześnie za bardzo nie szkodzić Szwedom. Ale z początku Brytyjczycy podeszli do tego tak, że pozwolili Szwedom na handel z Niemcami. W Londynie powiedziano, rozumiemy was Szwedów, że musicie nadal handlować z Niemcami, że jesteście uzależnieni od ich dostaw węgla. Nie będziemy przeciwdziałać w sposób zbyt intensywny, jeżeli będziecie utrzymywać ten handel na poziomie przedwojennym. I tak mówili niektórzy brytyjscy politycy. Ale wkrótce do Skandynawii zapukała II Wojna Światowa dosyć mocno, kiedy to Stalin i Związek Radziecki napadli na Finlandię. Szwedzi zresztą, jak wiadomo, chociaż zachowali neutralność, to pomagali finom, jak się tylko dało, wysyłali broń. Na ich terytorium były formowane jednostki pomocowe dla Finlandii, żeby przechodziła ta broń, żeby samoloty na przykład z Wielkiej Brytanii przylatywały, lądowały w Szwecji, były tu tankowane albo nawet montowane z części, powstały jednostki ochotnicze nie będąc oficjalnie zaangażowani to Szwedzi nawet wysyłali swoich żołnierzy ochotników na wojnę przeciwko Związkowi Radzieckiemu, więc ta Skandynawia stała się punktem zapalnym. To sprawiło, że również Brytyjczycy zaczęli coraz bardziej interesować się tym zagadnieniem, że a może jednak nie uszanujmy tej szwedzkiej neutralności. Coś musimy zrobić, żeby zablokować Niemcom dostawy rudy żelaza ze Szwecji. W kontekście przytoczonych przez ciebie cyfr było tak, że Niemcy były całkowicie uzależnione od rudy ze Szwecji? Nie, znaczy Niemcy sami dysponowali pewnymi zasobami, pewnymi złożami rud żelaza. W Rzeszy w 1938 1939 roku wydobywano 10, 12, 14 milionów ton rud żelaza i to wydobycie cały czas rosło. Ruda szwedzka to było dla niemieckiego przemysłu, w zależności od okresu, ale z początku wydawało się, że to będzie bardzo ważne, bo Szwedzi dostarczali około 30% rud, troszeczkę mniej niż 1 trzecia. Potem w czasie wojny to nawet spadło do 25%, ale w 1939 1940 roku 1 trzecia tej rudy żelaza pochodziła ze Szwecji, więc stwierdzono w Londynie, że w ramach wojny ekonomicznej, jeżeli utnie się tą dostawę, to no to bardzo Niemców zaboli. Nawet Brytyjczycy byli gotowi pójść na bardzo duże ryzyko, czyli na fizycznym, siłowym wymuszeniu na Szwedach zaprzestania handlu z Niemcami. W 1939-1940 roku planowano kilka operacji lądowania w Skandynawii. Między innymi była taka nieco szalona operacja o kryptonimie Katerina, którą wymyślił ówczesny pierwszy lord admiralicji Winston Churchill, późniejszy premier, która zakładała wtargnienie na Bałtyk silnego zespołu brytyjskiej floty i uniemożliwienie tym sposobem szwedzkiej flocie handlowej przesyłania ród żelaza drogą bałtycką. W Royal Navy na swojego przełożonego patrzono jak na wariata, kiedy on proponował rajd pancerników po Bałtyku, bo to skończyłoby się prawdopodobnie katastrofą. Churchill mówił, że przygotujmy je do działań na wodach przybrzeżnych, dzięki czemu te pancerniki nie będą tak musiały obawiać się torped. To były różne szalone pomysły. Ta operacja Katarina to ta Operacja Katerinę to była taka dosyć dziwna, czysto teoretyczna operacja, która nigdy nie została przekuta w jakiś czyn. Na szczęście dla Brytyjczyków, bo prawdopodobnie nikt żywy by z tego nie wyszedł, a skończyć mogłoby się to jeszcze tym, że Szwecja stanęłaby po stronie Niemiec, gdyby została zaatakowana. No, był drugi pomysł: desantów Norwegii, wariantów było kilka. Pierwszym, pierwotnym, może najmniej angażującym to była koncepcja zaminowania norweskich wód terytorialnych, żeby po prostu statki wzdłuż wybrzeży norweskich nie mogły chodzić z rudą do Niemiec. Czyli zaminować przede wszystkim rejon Narwiku. To był taki plan minimum, był też plan bardziej ofensywny, lądowania w Norwegii, lądowania też między w Narwiku oraz wyprawy zbrojnej do Szwecji, bo ta Kiruna jest relatywnie niedaleko Narwiku, w związku z czym, aby wylądować w Norwegii, wkroczyć do Szwecji i zająć albo zniszczyć kopalnię ród żelaza w Kirunie. No, Brytyjczycy mieli różne tego typu dziwne pomysły, ale one wszystkie wynikały z dążenia do porążania niemieckiej gospodarki, czyli z tej walki systemowej. Szwedzi byli neutralni, ale handlowali z tymi Niemcami, co powodowało, że ci Brytyjczycy, z którymi też ci Szwedzi handlowali, patrzyli na nich krzywo, i to było o tyle nietypowe, że Szwedzi na początku wojny i tak wyczarterowali razem z załogami ponad połowę swojej floty handlowej, neutralnej floty handlowej, na rzecz Wielkiej Brytanii. To znaczy i tak szwedzkie statki ze szwedzkimi załogami woziły towary dla brytyjskiego królestwa. Czyli Brytyjczycy musieli tutaj być yy, mimo wszystko ostrożni, żeby nie wciągnąć Szwedów do wojny, ale po stronie Niemców. Tak, dokładnie, ale gdyby oczywiście weszli do tej kieruny i zniszczyli te kopalnie, to siłą rzeczy Szwedzi musieliby się wtedy opowiedzieć po stronie Niemiec, bo padliby ofiarą agresji ze strony Wielkiej Brytanii. Ostatecznie z tych dosyć, nazwijmy to awanturniczych pomysłów niewiele wynikło i Niemcy ubiegli Brytyjczyków i w tym na Zjawili się pierwsi. W związku z czym Norwegia stała się areną walk, a Szwedzi musieli się w tej całej sytuacji jakoś znaleźć na nowo. I ich działanie polegało na tym, że z jednej strony ogłosili neutralność, z drugiej strony chcieli żyć w zgodzie z, ze wszystkimi, żeby nie drażnić ani tych Brytyjczyków, ani tych Niemców, a najlepiej ze wszystkimi się jakoś dogadać i dalej handlować ze wszystkimi. Rzeczywiście, no, Szwedzi tak jak próbowali to robić, handlowali ze wszystkimi, ale jednak po klęsce aliantów Norwegii było widać, że może nie sympatie niemieckie ale takie ugodowość rządu szwedzkiego wobec Niemiec rośnie. I że nie będzie można liczyć na to, że Szwedzi z własnej woli będąc już jakoś w dużej mierze osaczeni przez Niemców, bo oni zajęli właśnie Norwegię, zajęli Danię, że Szwedzi będą samodzielnie chcieli rezygnować z wymiany handlowej z Niemcami. Tym bardziej, że w roku 40 te relacje szwedzko-brytyjskie były dosyć zadrażnione. Tutaj był taki ciekawy przykład. Szwedzi na gwałt postanowili się zbroić i zimą 40 roku kupili w, we Włoszech cztery niszczyciele. Relatywnie niewielkie włoskie jednostki, używane. Wysłali swój statek z marynarzami, którzy obsadzili we Włoszech te niszczyciele. Przeszkolili się na nich. Rozpoczęli rejs powrotny akurat wtedy, kiedy Niemcy lądowali w Danii i lądowali w Norwegii. Wszyscy się zastanawiali, czy ten szwedzki zespół dopłynie, czy nie dopłynie, skoro tu się takie różne dziwne rzeczy dzieją na tym Morzu Północnym. Szwedzi najpierw dotarli do Hiszpanii. Tam jeden z niszczycieli musiał przejść naprawy, bo się zderzył. Z drugim, potem miesiąc czekali w Portugalii, aż uda się dostarczyć im ropę, bo to wtedy też nie było takie łatwe. Ale w czerwcu 1940 roku ten zespół szwedzkich niszczycieli zjawił się na Morzu Północnym, między innymi po drodze zatrzymując się na terenie Wysp Owczych, gdzie zostali przechwyceni przez Brytyjczyków i chwilowo internowani. Te okręty im zabrano. Zrobiła się straszliwa awantura. Po paru dniach Szwedom te niszczyciele oddano z powrotem, i w końcu te szwedzkie niszczyciele dopłynęły do Göteborga na początku lipca 1940 roku. To są takie historie w Polsce praktycznie nieznane, bo Szwecja oficjalnie wojny nie toczyła, a właśnie w tym, na przykład, roku 1940 bardzo dużo szwedzkich statków zostało zatopionych przez niemieckie uboty, bo wiozły zaopatrzenie do Wielkiej Brytanii. Między grudniem 39 a kwietniem 1940 roku większość w ogóle statków handlowych, które zatopili Niemcy, to były albo właśnie szwedzkie, albo norweskie, albo duńskie, w każdym razie bander neutralnych, więc Szwedzi nie uczestniczyli w wojnie, a już tracili ludzi. A czy to żołnierze szwedzcy, ochotnicy walczyli, Przeciwko Armii Czerwonej Finlandii, czy to załogi szwedzkich statków ginęły na morzach od niemieckich torped wioząc towary do Wielkiej Brytanii, a nawet szwedzka marynarka wojenna w tym wszystkim się, można powiedzieć, pojawiała nawet na Morzu Północnym czy na Wyspach Owczych, próbując jakby wzmocnić swój potencjał przez dostarczenie nowych niszczycieli na Bałtyk. W każdym razie, kiedy my dzisiaj mówimy o Narwiku, to nam się Narwik zawsze będzie kojarzył przede wszystkim z tą sławną bitwą z roku 1940, ale najważniejsze jest umiejscowienie Narwiku w kontekście. kontekście tych relacji gospodarczych Szwecji z Niemcami, Szwecji z Wielką Brytanią, tego, że to był niezamarzający port. Czyli ta bitwa o Narvik z 1940 roku, gdzie też mamy przecież swój udział, miała tak naprawdę bardzo poważne konsekwencje na arenie międzynarodowej w kontekście tego, że było to okno na świat właśnie w szwedzkiego handlu. Tak, i paradoksalnie bitwa o Narvik miała również swoje konsekwencje w ten sposób, że doprowadziła do tej niewypowiedzianej wojny pomiędzy Królestwem Szwecji a Związkiem Radzieckim, o której dzisiaj też porozmawiamy. Rozmawiamy. Dlatego, że tak jak powiedziałem, przed wojną 4-5 milionów ton rudy szło przez Narwik, Czyli absolutna większość szwedzkiej rudy po prostu szła do dobrego, pewnego portu. Tam ładowano rudę na statki i te statki szły na przykład do Hamburga, który był wielkim portem o olbrzymiej przepustowości. Bo pamiętajmy, port portowi nierówny. Bardzo ważnym elementem jest przepustowość portu. Czyli ile może jednorazowo, ile może przez miesiąc, ile może przez rok obsłużyć tego towaru. Jak bardzo jest skomunikowany siecią kolejową. Na przykład z państwem, to są wszystko bardzo ważne elementy. I jak ładowano rudę w narwiku i te statki przyły na przykład bezpośrednio do Hamburga, to było najlepsze rozwiązanie do wielkiego portu, który szybko mógł rozładować te towary i szybko wysłać je do huty. To było ważne. Ale chociaż Niemcy ostatecznie bitwę o narwik wygrali, to ten port w jakimś zakresie jednak zamknął się, dlatego że w roku 1940 port był bardzo zniszczony. Niemcy w 1940 i w 41 roku naprawiali tenże narwik, ale potem było wiadomo, że muszą oprzeć swój dalszy handel o własne jednostki, które mają Norwegii. Nie będą mieli już do dyspozycji tej wielkiej floty handlowej norweskiej i szwedzkiej w Narwiku, a zwłaszcza norweskiej. Nie mogą zakontraktować, tak jak przed wojną, statków bander neutralnych i wieźć tej rudy z Narwiku do Rzeszy. I Narwik pod niemiecką okupacją jako port zaczął podupadać. Nie 4-5 milionów ton rudy żelaza rocznie, tylko czasami nawet poniżej miliona przechodziło przez Narwik. Rekordowym był rok 43, ale do 1945 roku, Między 1940 a 1945 rokiem nigdy w ciągu jednego roku nie przewieziono przez port w Narwiku nawet 2 milionów ton rudy, czyli obroty tego portu spadły miejscami pięciokrotnie, a miejscami nawet dziesięciokrotnie w porównaniu do okresu międzywojennego. I Narwik jako port Niemcy utrzymali, on się nie zamknął, natomiast znacznie stracił na przepustowości. I Szwedzi stanęli przed dylematem: co teraz? To znaczy, w połowie roku 1940 było wiadomo, że Narwik się zablokował. Po pierwsze dlatego, że chwilowo jest mocno zniszczony. Nasze wojska, nasze w sensie alianckie, cofając się z Narwiku, powysadzały część nabrzeża, a przede wszystkim poblokowały port zatopionymi statkami. Niemcy, jak powiedziałem, potrzebowali czasu, żeby to wszystko uprzątnąć, a i tak było wiadomo, że nie będą mieli takiego frachtu, żeby po prostu wozić tyle tej rudy, jak to było przed wojną. I w tym momencie większego znaczenia zaczęły nabierać te porty bezpośrednio bałtyckie, szwedzkie. Czyli przede wszystkim port Lulea i Okselsund. I nagle ten system, który do tej pory z północnej Szwecji przewoził tą rudę przez Norwegię, Morze Północne, do środkowych Niemiec, zamienił się w system, gdzie najpierw szwedzkie koleje musiały wywieźć tą rudę do bałtyckich portów szwedzkich i szwedzka flota handlowa musiała wziąć na siebie transport tego wszystkiego już przede wszystkim do portów niemieckich na Bałtyku, czyli do Gdańska, do Gdyni wówczasnej, Gottenhaven okupowanej, Szczecina, Świnoujścia, czyli do tych portów Szwedzi zaczęli wozić więcej rudy żelaza niż to miało miejsce przed wojną. I nagle Bałtyk stał się takim Zastępnikiem trasy norweskiej i teraz to głównie przez Bałtyk szwedzkimi statkami handlowymi od roku 40 41 Właśnie teraz tędy zaczął iść ten strumień rudy żelaza do Rzeszy. Bałtyk stał się w 1941 roku bardzo ważnym szlakiem handlowym. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, szwedzka ruda do Niemiec, niemiecki węgiel i cox do Szwecji. 22 czerwca 1941 roku wybuchła wojna pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim i Szwedzi, handlując z Niemcami w jakimś zakresie stali się celem dla Rosji. Tylko że w roku 1941 no, wypadki wojenne toczyły się na tyle szybko, że Związek Radziecki miał inne problemy na głowie niż akurat Szwedów. Tym bardziej, że Szwedzi wtedy dosyć silnie współpracowali z Niemcami i w Moskwie był problem, czy zadrażniać relacje ze Szwecją, czy ich nie zadrażniać. Dlatego, że już w roku 40 Szwedzi zezwolili Niemcom na tranzyty kolejowe przez Szwecję ich jednostek w Norwegii. W związku z czym żołnierze niemieccy, którzy służyli gdzieś w północnej Norwegii, nie musieli narażać się w roku 40 czy 1941, że muszą poczekać na jakiś statek gdzieś w Tremse, czy właśnie w Narwiku, który będzie ich wiózł wśród szkierów. Do południowej Norwegii powoli, narażony na miny, na ataki brytyjskiego lotnictwa czy okrętów, tylko wsiadali w pociąg Szwecji i jechali przez Szwecję. Broń mieli osobno w zaplombowanym wagonie, ale normalnie jechali przez Szwecję, na południe Szwecji. Tam się przesiadali w jakiś statek bezpieczny, na przykład w jednym z portów południowej Szwecji i dopływali do koło brzegu, do Szczecina, w warunkach niemalże pokojowych. W związku z czym im Niemcy byli silniejsi, tym Szwedzi bardziej szli na rękę Niemcom. W 1941 roku pozwolili Niemcom na przewiezienie do Finlandii całej dywizji piechoty przy użyciu szwedzkich linii kolejowych tej dywizji piechoty, która potem brała udział w ataku na Związek Radziecki. Ta współpraca szwedzko-niemiecka była w ten czy w inny sposób. Szwedzi też wszystkich informowali, że oni kładą miny, że oni obawiając się jakby włączenia do wojny nie chcą obcej bandery, obcych okrętów na swoim terytorium, w związku z czym będą minować wybrzeża szwedzkie i Szwedzi stawiali liczne pola minowe na swoich wodach terytorialnych, żeby odpędzić potencjalnych intruzów, zwłaszcza okręty podwodne różnych państw, przede wszystkim niemieckie, brytyjskie i radzieckie. Dość powiedzieć, że w czasie II wojny światowej szwedzka marynarka wojenna postawiła 100 tysięcy min i to głównie min przybrzeżnych, co nie jest bynajmniej liczbą małą na Bałtyku, a potem 20 lat te miny wyławiała później, więc to pokazuje skalę tego zjawiska, więc Szwecja nie walczyła, a jednocześnie walczyła w tym sensie, że szykowała się do walki, gdyby ktoś jednak postanowił ją napaść. natomiast starała się nie drażnić najsilniejszego w danym momencie i w roku 40-41 1942, tym najsilniejszym w tym rejonie byli Niemcy. Natomiast, tak jak powiedziałem, Szwedzi handlowali z Niemcami w roku 1941 nie dochodziło na tym tle do większych zadrażeń między Związkiem Radzieckim a Szwecją. To się zmieniło w roku 1942. A dlaczego akurat wtedy? Przecież to jest okres, kiedy Związek Radziecki chwieje się w posadach. Tak, chwieje się w posadach, jest w bardzo trudnej sytuacji, ale jednocześnie na arenie międzynarodowej chcę pokazać, że, że oni i tak wygrają, że mimo bardzo ciężkiej sytuacji oni są już członkiem wielkiej koalicji antyhitlerowskiej. Stany Zjednoczone one przystąpiły do wojny po ich stronie, i że oni odzyskują pewność siebie. I że niech Europa wie, że nie należy współpracować z Hitlerem. Latem 1942 roku Rosjanie prowadzą całą serię takich wojowniczych działań skierowanych przeciwko potencjalnym lub rzeczywistym sojusznikom Niemiec w Europie. Bombardują między innymi swoim lotnictwem dalekiego zasięgu stolice państw, które współpracują z Hitlerem, albo też stolice państw, które są po prostu pod okupacją tego Hitlera, patrz na przykład Warszawa. Jednocześnie, jednak w roku 1942 rozpoczyna się niewypowiedziana wojna radziecko-szwedzka na morzu. Dlatego, że Rosjanie chcą pokazać, że z Niemcami nie wolno trzymać, bo to się kończy źle, i w roku 1942 wysyłane są na Bałtyk kolejne fale radzieckich okrętów podwodnych. Bo tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że Armia Czerwona traci Republiki Nadbałtyckie, traci dostęp do wybrzeża, zostaje zepchnięta do głębokiej defensywy w rejonie Leningradu i głównego portu wojennego dla floty bałtyckiej. Czyli Kronsztadu. I właściwie w tym Kronsztadzie i Leningradzie, no, cała flota bałtycka zostaje zamknięta jakby w okrążeniu. Zatoka fińska, która prowadzi do Leningradu i Kronsztadu, zostaje przez Niemców i Finów zamknięta licznymi polami minowymi. Żaden okręt nawodny, Radziecki, właściwie aż do 1945 roku z tego Krąształu, z tego Leningradu na Bałtyk nie wyjdzie. Ale okręt nawodny to jedno, a okręt podwodny to drugie. I Rosjanie podejmują próby forsowania zapór minowych w Zatoce Fińskiej i atakowania żeglugi na Bałtyku przy użyciu okrętów podwodnych. I w roku 1942 ma miejsce zakrojona na szeroką skalę radziecka ofensywa podwodna na Bałtyku. Ona się dla Rosjan kończy bardzo źle, w tym sensie, że efekty są mierne, straty są duże, a Niemcy potem jeszcze bardziej uściślą zapory minowe w Zatoce fińskiej i aż do 1944 roku ta ofensywa zapoczątkowana w 1942 roku mocno wyhamuje. Ale rok 42 jest specyficzny, wówczas wiele radzieckich okrętów podwodnych mimo wszystko przedziera się na Bałtyk no i rozpoczyna wojnę podwodną przede wszystkim ze szlakami handlowymi, ze szlakami komunikacyjnymi niemieckimi na Bałtyku. Ale kto przede wszystkim handluje z Niemcami na Bałtyku w roku 1942? No właśnie szwedzi swoją flotą handlową wożąc rudy żelaza z północnej Szwecji. Jak ten narwik jest wyłączony albo działa na półgwistka, to pracują szwedzkie porty. I te szwedzkie porty obsługują szwedzkie statki, które wiozą tą rudę do Niemiec, a wracają z koksem. Przede wszystkim z koksem i z węglem. I Szwedzi stają się celem. Rosjanie z jednej strony oficjalnie się do tego nie przyznając, z drugiej strony decydują się, że będą atakować szwedzką flotę handlową na Bałtyku swoimi okrętami podwodnymi. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, że skoro to są jednostki handlowe Handlujące z państwem nam wrogim, to my będziemy je topić. Nie będziemy atakować szwedzkich okrętów wojennych, na to jest zakaz, ale szwedzka flota handlowa spróbujemy przeciąć tą linię zaopatrzenia rudy żelaza ze Szwecji do Niemiec. To jest rok 42, wtedy Szwecja eksportuje prawie 7 milionów ton rudy żelaza do Niemiec. To jest wyraźnie mniej niż w roku 41. W roku 1941 było tego wyraźnie mniej niż w roku 1940, a w roku 40 wyraźnie mniej niż w 39, bo to właściwie o milion ton rocznie spada eksport rudy żelaza, to wynika właśnie między innymi z tego, że Narvik przestał działać i nie ma wystarczającej przepustowości portów, nie ma wystarczającej liczby statków, żeby to sprawnie przewozić tak jak kiedyś i Rosjanie w tym momencie się wchodzą i jeszcze chcą podłożyć nogę. Dla Szwedów to jest dzwonek alarmowy, dla ich gospodarki ta ruda ma znaczenie fundamentalne i oni nie pozwolą sobie na to, żeby Rosjanie topili ich statki na Bałtyku. I w sposób z jednej strony niewypowiedziany, wypowiedzą wojnę radzieckiej flocie bałtyckiej i będą ją tropić i niszczyć. Innymi słowy, szwedzkie samoloty i szwedzkie okręty w roku 42 dostają rozkaz topić i niszczyć każdy niezidentyfikowany okręt podwodny. Bo to nie jest tak, że Szwedzi powiedzą, będziemy topić radzieckie okręty podwodne. Nie szwedzi mówią, będziemy topić każdy okręt podwodny, który spotkamy. Ale czy Szwedzi ogłosili to oficjalnie całemu światu? Tak, szwedzi powiedzieli to wprost, żeby. Nie zbliżać się do ich zespołów, do ich konwojów. Szwedzi utworzyli system konwojowania, Szwedzi wprowadzili patrole morskie i powietrzne, wprowadzili obserwatorów, nasłuch, formowali konwoje i statki w konwojach w osłonie niszczycieli szły do niemieckich portów i z nich wracały. Jednocześnie Szwedzi zaczęli kłaść dodatkowe polaminowe. W związku z czym, też oczywiście, informując wszystkich o tym, co robią. Znaczy, Szwedzi z otwartą przyłbicą mówili, że nie wolno żadnej jednostce podwodnej zbliżać się do naszych konwojów, bo zostanie uznana za wroga i zostanie zaatakowana bez ostrzeżenia. I żaden okręt podwodny w ogóle nie może przebywać w naszych wodach terytorialnych, bo atakujemy bez ostrzeżenia. Chodzi o to, że my sami będziemy Was szukać na naszych wodach terytorialnych. Jak Was spotkamy, to Was zatopimy. Rozumiem, że te działania nie były większym problemem dla samej niemieckiej marynarki, dla Kriegsmarine, a wprost przeciwnie, jakby trochę. Krajom wyręczały, z tego co rozumiem. To było powiedziane tak, że przeciwnikiem jest każdy, natomiast no było wiadomo, że na Bałtyku tym przeciwnikiem będzie Związek Radziecki. To była taka dosyć niezwykła sytuacja, bo jak powiedziałem, połowa szwedzkiej floty handlowej w tym czasie pływała i tak po różnych morzach świata, często w osłonie brytyjskich i amerykańskich okrętów eskortowych i była topiona przez uboty. Wracając do kraju, wchodząc na Bałtyk, taki sam statek, wykonując teraz misję do Niemiec, stawał się celem z kolei radzieckiego okrętu podwodnego, czyli za. W zależności od tego, jaki kurs wykonywałeś, chcieli cię zabić albo Niemcy, albo Anglicy, albo Rosjanie, a ty byłeś neutralnym Szwedem. Za granicą musiałeś liczyć na to, że albo ktoś uszanuje Twoją neutralną banderę, albo jeżeli byłeś w konwoju statków, które bynajmniej nie wiozły neutralnego ładunku, to że ochroni cię na przykład brytyjska eskorta przed niemieckim ubotem. Natomiast na Bałtyku musiałeś liczyć często, że albo niemiecka eskorta, ale przede wszystkim Twoja własna flota ochroni cię na przykład przed Radzieckim okrętem podwodnym. Czyli tak jak powiedziałem, służyć na wszystkim statku handlowym w II wojny światowej ryzykowała. Było wielkie. Ponad półtora tysiąca zabitych marynarzy, 200 zatopionych jednostek. Znaczy, w czasie II wojny światowej Szwecja straciła 200 statków handlowych, nie licząc kutrów rybackich, których straciła kilkadziesiąt. Ale ponad 200 szwedzkich statków zostało zatopionych w II wojnie światowej. Co ciekawe, w większości przez Niemców. Czyli nie na Bałtyku. Nie na Bałtyku, ale na Bałtyku oczywiście te straty również miały miejsce. I w roku 1942, jak powiedziałem, Rosjanie mimo wszystko spróbowali przeciąć ten szlak komunikacyjny szwedzki. Niemiecki. Pierwszy taki przypadek to w pierwszą rocznicę wojny radziecko-niemieckiej, 22 czerwca 1942 roku. Radziecki okręt podwodny Szyczy 317 zatopił szwedzki transportowiec o nazwie Ada Gorton. To był taki średniej wielkości statek, 2500 BRT wyporności i zginęło 14 szwedzkich marynarzy. Oczywiście statek został zatopiony na terenie szwedzkich wód terytorialnych. Bałtyk jest relatywnie płytkim morzem, a Szwedzi mieli dosyć silną flotę, bo tutaj tak taka uwaga, szwedzka flota wojenna w II Wojnie Światowej opierała się przede wszystkim na pancernikach obrony wybrzeża, czyli relatywnie niewielkich, ale bardzo silnie uzbrojonych jednostkach przybrzeżnych. Do tego Szwedzi posiadali kilka krążowników i liczną flotę niszczycieli. Szwecja zaczynała II Wojnę Światową mając około 20 niszczycieli różnych klas, kończyła mając ich około 30, w związku z czym szwedzka flota wojenna była silna pod względem liczby niszczycieli. Samą liczbą niewiele ustępowała Kriegsmarine. Oczywiście Większość tych niszczycieli była przestarzała, ale Szwedzi też mieli własne relatywnie nowe okręty, budowane w latach 30. czy 40. W ogóle w latach 40. wodowali kilka nowych krążowników, rozbudowywali flotę podwodną, mieli ścigacze, ścigacze torpedowe, mieli jednostki dozorowe. Szwedzka marynarka wojenna była silna. Ona była potencjalnie groźnym wrogiem i była nastawiona na ochronę własnego wybrzeża. Stąd, jakby, na przykład rozbudowa również baterii nadbrzeżnych i rola tych pancerników obrony wybrzeża, czyli jednostek, które jakby no nie sprawdziłyby się na otwartym morzu, ale broniąc własnych wód terytorialnych, byłyby na pewno o wiele bardziej skuteczne. Szwedzi dzięki temu, że mieli silną flotę, to mogli się bronić. To nie jest tak, że radzieckie okręty podwodne mogły trafić na łatwy cel. Wprost przeciwnie. Szwedzi dysponowali bardzo dużą liczbą okrętów, które mogły te radzieckie Okręty podwodne przywitać twardo. I Szwedzi szybko się zorientowali, że to radziecki okręt podwodny zatopił im statek, dlatego że nurkowie zeszli do wraku i znaleźli szczątki radzieckiej torpedy. Ambasador w Kujbyszewie, bo jak wiadomo z Moskwy rząd radziecki był ewakuowany do Kujbyszewa w roku 1942, tam też ewakuowano ambasady. To szwedzki ambasador złożył oficjalny protest. Rosjanie powiedzieli, że nic o tym nie wiedzą. To na pewno Niemcy ukradli ich torpedę w jednym ze zdobytych portów, np. w Lipawie albo w Talinie wsadzili na własny okręt podwodny i strzelają ruską torpedą. klasyczna rosyjska finezja w tłumaczeniu. Tak, dokładnie. To jest o, może i nasza torpeda, ale nie wystrzelona z naszego okrętu podwodnego. Tak to mniej więcej wyglądało. Szwedzi złożyli notę protestacyjną, ale oprócz noty powiedzieli, że to w takim razie był niemiecki okręt podwodny, jak jeszcze raz będzie niemiecki okręt podwodny strzelał radziecką torpedą, to wiecie, że my ten okręt zatopimy. Wprowadzili, tak jak powiedziałem, konwoje, patrole lotnicze, ale ten szyczy... 317 działał dalej. 1 lipca zaatakował kolejny szwedzki taki mały statek handlowy, tym razem bezskutecznie, ale już od razu spotkał się z odpowiedzią. Tak jak powiedziałem, były konwoje, szwedzkie okręty wojenne zaczęły zrzucać miny głębinowe. I tego 1 lipca 1942 roku szwedzki niszczyciel zrzucił serię bomb głębinowych na okręt szyczy 317, a ten działał dalej. 4 lipca podjął kolejny atak, kolejne dwa dni później kolejny atak, kolejny szwedzki niszczyciel Nordenskjeld też obrzucił go bombami głębinowymi, no szwedzkie niszczyciele po prostu atakowały. Szwecja była państwem neutralnym, ale wychodziłeś w patrol bojowy uzbrojonym okrętem, tropiłeś te okręty podwodne przeciwnika, rzucałeś na nie bomby głębinowe. Skończyło się tak, że ten Szyczy 317 nigdy do Barazy już nie wrócił. Prawdopodobnie został 12 lipca 1942 roku zatopiony przez szwedzki niszczyciel Sztokholm w rejonie Holandii. Temat jest o tyle trudny, że po wojnie nie był on nigdy mocno eksponowany. Napisać książkę nawet w Szwecji, że o, patrzcie, zatopiliśmy radziecki okręt podwodny to w czasach zimnej wojny nie było specjalnie modne. Natomiast wszystko wskazuje na to, że właśnie niszczyciel Stockholm tego szyczy 317-12 lipca zatopił w rejonie Holandii. Niektórzy mówią, że to jest jedyny w miarę potwierdzony radziecki okręt podwodny, zatopiony na pewno przez Szwedów, dlatego że Niemcy również toczyli wojnę z radzieckimi okrętami podwodnymi, Finowie również toczyli tą wojnę. Wojnę. Te radzieckie okręty podwodne wpadały też na miny, które postawiły marynarki niemiecka i szwedzka, więc czasami bardzo ciężko jest powiedzieć, że ten okręt na pewno został zatopiony przez te i te siły. Zwłaszcza jeżeli okręt nie wracał do bazy i przez kilkadziesiąt lat nie można było go znaleźć. Tego Szyczy czy 317 to znaleziono na szwedzkich wodach terytorialnych. Wszystko wskazuje na to, że właśnie został zatopiony w ramach jednych z akcji takich szwedzkich niszczycieli, które po prostu wykrywały i topiły okręty podwodne na swojej strefie. I jeden okręt odszedł, pojawił się kolejny. 9 lipca S7 wszedł do walki. W ogóle radziecki okręt podwodny S7, ten 9 lipca miał niezwykle intensywny. Bo zaczął się od tego, że został zaatakowany przez szwedzki samolot, bo tak jak powiedziałem, Szwedzi bez ostrzeżenia atakowali okręty podwodne w swojej strefie neutralności. Potem sam S7 tego samego dnia zaatakował nieskutecznie szwedzki statek Norek, który szedł w konwoju i został przepędzony przez szwedzkie niszczyciele. Ale dowódca się nie poddawał, był uparty i ostatecznie znaleźli. Znalazł cel dla swoich torped tego samego dnia, zatopił szwedzki statek Margareta. Co ciekawe, jest rzecz charakterystyczna: zatopił go z ładunkiem koksu, który ten statek przywoził właśnie z Niemiec. Bo jak 22 czerwca 1942 roku s 317 zatopił statek Ada Gorton, to on wiózł rudę żelaza do Niemiec. Jak 9 lipca S7 zatopił statek Margareta, to on z kolei wiózł koks z Niemiec. Czyli to, o czym mówimy, że po prostu te okręty próbowały uderzyć w ten podstawowy, System handlowy między Niemcami a, a Szwecją. S7 w lipcu działał dalej. Parę razy był przeganiany przez szwedzkie niszczyciele, ale 11 lipca zdołał jeszcze zatopić statek Luleo, dosyć duży, ponad 5,5 tysiąca BRT, gdzie zginęło 8 Szwedów. Na margarecie zginęło 14 Szwedów. I w jednym rejsie S7 posłał na dno dwa szwedzkie statki, jeden z koksem, drugi z rudą żelaza. I Szwedzi składali kolejne pisma protestacyjne, ale jednocześnie coraz bardziej zwiększali siłę konwojowe, było wiadomo, że Rosjanom będzie coraz trudniej. Kilka radzieckich okrętów podwodnych zostało zaatakowanych. Trudno powiedzieć z jakim skutkiem. Szwedzi meldowali plamy oleju na morzu, bańki powietrza świadczące o tym, że nastąpiła dekompresja, rozszczepienie jakichś elementów pod wodą. Natomiast no, nie mogli w sposób pewny zgłosić zatopienia tych okrętów podwodnych. Nawet tego szyczy 317. Prawdopodobne potwierdzenie tego faktu. Uzyskano dopiero 50 lat po wojnie. Więc Szwedzi meldowali. Tak, którzyśmy rzucili bomby, tutaj bomby głębinowe, tutaj na przykład 21 lipca polowaliśmy na siłami trzech niszczycieli, na jeden okręt podwodny, pewnie żeśmy go zatopili, ale co to był za okręt, to my nie wiemy i tak dalej. Ale te ataki cały czas miały miejsce. 18 sierpnia inny radziecki okręt podwodny L3 zatopił szwedzki fraktowiec Villeval. to był też dosyć duży statek 5500 tysiąca BRT i znów przewoził rudę żelaza do Niemiec. 33 szwedzkich marynarzy zginęło w wyniku tego ataku torpedowego, a 28 października w ogóle doszło do bardzo dziwnej sytuacji, bo jeden z radzieckich okrętów podwodnych, to był okręt 3-406, on zaatakował i zatopił taki statek szwedzki Bank Stura. I co ciekawe, ci, którzy zginęli, 8 osób zginęło w wyniku tego ataku torpedowego, ale radziecki okręt podwodny zabrał pozostałych do niewoli. Czyli radziecki okręt wojenny najpierw zaatakował szwedzki statek, zatopił go i wziął do niewoli 7 ludzi, załogi tego statku i wywiózł ich z powrotem do Leningradu. Co ciekawe, po załodze tego szwedzkiego statku ślad zaginął. Nie wiadomo, co się z tymi ludźmi mi później stało, czy zostali wywiezieni gdzieś na Syberię, czy zostali zamordowani, no ale taka nietypowa sytuacja. Jesteś obywatelem szwedzkim, płyniesz statkiem handlowym, zostajesz napadnięty przez radziecki okręt podwodny na Bałtyku, biorą cię do niewoli, wyważą cię w głąb Związku Radzieckiego i ślad po tobie zaginął. Tak więc to był ten 28 października 3406 i to był piąty i zarazem ostatni szwedzki statek handlowy, który został zatopiony w roku 1942 przez radziecką flotę podwodną. Więc można by powiedzieć, że ta niewypowiedziana Wojna szwedzko radziecka w 1942 roku zakończyła się tym, że Szwedzi stracili około 80 ludzi 5 statków. Natomiast straty radzieckie trudno określić, jeden, dwa, a może nawet trzy okręty podwodne, w zależności jak policzyć, jeden na pewno. W kontekście tego obrazu, który tu rysujesz, to nasuwa mi się taka myśl, że oczywiście te okręty radzieckie powodowały stałe zagrożenie, natomiast ich efektywność nie była zbyt duża. Nie, ich efektywność nie była zbyt duża, to też musimy sobie zdać sprawę, że te radzieckie okręty podwodne no one wchodziły tak zwanymi eszalonami, tam 42 roku takie trzy szalone były wysyłane na Bałtyk. One miały różne strefy operacyjne, w związku z czym paradoksalnie nie było dla Rosjan wygodnie działać w szwedzkich wodach terytorialnych. Nie, nie powiem, żeby się dowódcy tych okrętów bali szwedzkiej eskorty, ale faktem jest, że Szwedzi stawali ostro. To dzięki temu, że eskorta była silna, że był system konwojowy, powodowano, że większość ataków była nieskuteczna. To znaczy, często po latach oceniamy wojnę przez pryzmat takich podstawowych, twardych danych, ile zostało zostało statków zatopionych. A często nie patrzymy, ile statków nie zostało zatopionych, a mimo nieudanych ataków, mimo niecelnych torped, mimo przepędzenia atakujących okrętów podwodnych przez jednostki osłony. I Szwedzi po prostu mieli dobrą osłonę i większość tych radzieckich okrętów podwodnych została przepędzona w ten czy inny sposób. A jednocześnie zrobiła się taka awantura, że dowództwo radzieckiej floty no, musiało stopniowo, może nie tyle co zabraniać atakowania szwedzkich statków, co zakazywać operowania okrętów bezpośrednio na wodach terytorialnych. Szwedzki. Dlatego, że dla Rosjan to był problem. Okręt podwodny musi na przykład na, na załadować akumulatory na wynurzeniu, a jeżeli cały Bałtyk jest strefą, gdzie ktoś chce Cię zabić, gdzie nie możesz odpłynąć na szwedzkie wody terytorialne, gdzie spokojnie załadujesz akumulatory, bo tam już na Ciebie czekają Szwedzi też chcą Cię zabić, no bo Ty chcesz zabić ich marynarzy. W związku z czym było wiadomo, że się Rosjanom ta wojna ze Szwedami nie opłaca. No i stopniowo jesienią 1942 roku zaczęli odpuszczać, a potem i tak jakby trwałość tej blokady Zatoki Fińskiej powodowała, że efektywność do roku 1944 tych radzieckich okrętów podwodnych była bardzo mała, więc tu musimy to również brać pod uwagę. Natomiast jest faktem, że do tej niewypowiedzianej wojny doszło i że tutaj Szwedzi strzelali, bombardowali, nie patyczkowali. Się dopiero w roku 1944 wróciły radzieckie okręty podwodne znowu na Bałtyk. No już sytuacja się wtedy dla Niemiec ostro robiła coraz gorsza. Doszło w 1944 i w 1945 jeszcze do kilku pojedynczych przypadków, kiedy to radzieckie okręty podwodne zatopiły szwedzkie statki handlowe. O tym się dosyć dużo mówi i wspomina, dlatego że w listopadzie 1944 roku został zatopiony taki mały statek pasażerski Hanza. On nawet nie miał pół tysiąca wyporności BRT, natomiast on został zatopiony i zginęło na nim 84 osoby. To była największa jednorazowa tragedia szwedzkiej floty. Handlowej II wojny światowej. Na różnych statkach ginęło czasami kilkunastu czy kilkudziesięciu marynarzy, ale nigdy łącznie z przewożonymi pasażerami nigdy nie zginęło aż tak dużo, czyli 84 osoby w jednym ataku. Więc pamięta się o tej tragedii Hansy, tego małego pasażerskiego statku szwedzkiego, natomiast w 1944-1945 roku to były pojedyncze przypadki. Przez całą II wojnę światową liczba statków handlowych szwedzkich, które zatonęły w ten czy inny sposób w wyniku działań radzieckich okrętów podwodnych, nie przekroczyła kilku kilkunastu sztuk, a w bezpośrednim ataku torpedowym było to mniej niż dziesięć jednostek. Co nie zmienia faktu, że tych ataków nieudanych było kilkadziesiąt i Szwedzi po prostu się zdołali ochronić w ten czy w inny sposób. No dobrze, Norbert, dziękuję Ci za przedstawienie tego nieznanego i, jak mówisz, często pomijanego tutaj u nas w Polsce aspektu udziału Szwecji, czy też szerzej państw skandynawskich w II wojnie światowej. No tak, oczywiście. Ten aspekt na przykład działań powietrznych nad Szwecją, to na pewno wrócimy do tego w osobnym odcinku. A tymczasem dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli podcast wojennych historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.